Ten żart dzieli publiczność. Po prostu jedni to lubią, inni nie. A reszta? Reszta jest jak grosik w żabce. Nie ma kurwa reszty. Ja od wielu lat w jednej żabce robię zakupy i codziennie słyszę to samo. Będę grosik winna. Mówię, kurwa mać, młoda damo. Obawiam się, że w świetle prawa to ja będę winny, jak ci kiedyś wykurwię. Potrafię się tak zdenerwować w żabce, ponieważ sam też kiedyś zajmowałem się handlem i grosiki miałem kurwa zawsze. Gorzej było z grubszym hajsem.